Dzień dobry, witam wszystkich, witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów. Otwieram obrady 23. sesji Rady Gminy. Zanim przejdziemy do omawiania porządku, to o głos poprosił Pan Wójt, potem ja mam jeszcze dwa głosy, a potem przejdziemy do realizowania porządkowego. Proszę. Proszę Państwa, ja chciałem w imieniu pracowników własnym przede wszystkim, ale też w imieniu pracowników Urzędu Gminy podziękować dotychczasowej przewodniczącej Rady Gminy, pani Ewie Karmazyn, za pracę, którą włożyła w kierowaniu Radą, ale przede wszystkim również za współdziałanie z wójtem, współdziałanie z Urzędem Gminy. Ja myślę, że zasady demokracji są takie, że jeżeli jest się człowiekiem wybieranym, to można, no niestety również być i odwołanym. To dotyczy również i wójta, jak i każdego z nas. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję pani Ewo i myślę i proszę panią o to, żeby to cały wysiłek tak do tej pory skierować na pracę dla dobra naszej gminy jako rady. Dziękuję. Jest słowo, więc jestem zaskoczona. No, dziękuję bardzo. Zawsze pracowałam dla gminy, zawsze będę pracować dla mieszkańców, zawsze dbałam o dobro gminy. Nigdy moim celem nie było, żeby wbrew gminie pracować. No, nie wiem, po ostatniej ocenie, czy powinnam przyjąć, czy zasłużyłam na te kwiaty, ale miło. Dziękuję. Zanim przejdziemy do realizacji porządku, chciałem Państwa poinformować, że gmina Stepnica otrzymała bardzo cenne wyróżnienie Godło Teraz Polska. Jest to godło przyznawane już bodaj od 15 czy 18 lat. Spośród 63 nominowanych różnych podmiotów, bo Godło Teraz Polska przyznawane w różnych kategoriach. Było również, jak sobie tutaj zajrzę, 6 samorządów, czyli 6 gmin z całej Polski otrzymało to zaszczytne wyróżnienie. Jak przeczytałem sobie dzisiaj na stronie Teraz Polska, to wyróżnienie jest na rok, tak? Można się tym godłem posługiwać promocji, na drukach, na witaczach, które są tam gdzieś na wjeździe do gminy. No jest to bardzo, bardzo duże wyróżnienie, ponieważ tam eksperci, którzy dokonują oceny dokonań gminy, no to są ludzie z tytułami. Szefem Godła Teraz Polska jest pan profesor Kleiber, szef Polskiej Akademii Nauk, więc tam no, trzeba sobie zasłużyć, żeby taką nagrodę otrzymać. Następna nagroda to jest gminny lider recyklingu. I teraz taka mi naszła refleksja, bo myśmy się przyzwyczaili do pewnych rzeczy, że mamy pojemniki, że mamy na plastik, mamy na szkło, że można składać baterie w placówkach handlowych do kartonów, że odbierana jest makulatura, szkoła. Wiem, jedna czy druga prowadzi zbiórkę makulatury, więc wydawało się rzeczy takie normalne. Myśmy się do tego przyzwyczaili. I okazuje się, że nie do końca i wszędzie jest to normalne, nie do końca wszędzie tak jest, jak u nas. Bo przecież gdyby to było takie powszechne i normalne, to za to by nie nagradzano, a jednak nagrodzono i to jest też dla nas, bo to przecież i wójt, i rada gminy taką politykę prowadzi, na to przydajemy środki finansowe. Poza tym edukacja ekologiczna w szkołach prowadzona, niezwykle istotna. I za to otrzymaliśmy również nagrodę. Trzecia nagroda to jest nagroda Tauron Polska. Firma Tauron, jest to dystrybutor
producent prądu elektrycznego, za innowacyjne działania, jeżeli chodzi o oszczędność energii, a więc te wszystkie lampy, między innymi, które montowaliśmy w całej gminie, które mają zadanie oszczędzać energię elektryczną, i inne działania, zostaliśmy również nagrodzeni przez firmę Tauron Polska Energia. I czwarte, tak dlatego od początku, bo chcę się tylko pozbyć, już to zabiegnie, miałem tutaj normalnie pracować, wyróżnienie w rankingu samorządowy menadżer regionu w województwie zachodniopomorskim, i to jest tytuł, adres jest osobisty dla wójta gminy Andrzeja Wyganowskiego. I tutaj o tyle jest to ciekawe, że w tym rankingu tam głosy oddawali samorządowcy, a więc inni wójtowie, burmistrzowie wyróżnili tutaj imiennie wójta za to, że no w jakiś sposób wpływa na to, co się dzieje w otoczeniu gminy. No, ktoś powie, mamy trochę rentę, bo mamy pieniędzy, trochę, no, ale to też zostało wyróżnione, bo można mieć pieniądze i nie umieć się nimi posługiwać, prawda? W tym przypadku, jak sądzę, to właśnie, że umiemy się tymi pieniędzmi, wójt umie się tymi pieniędzmi gospodarzyć, zostało to docenione. To tak na wstępie. Pani Mariola, pani była tak dobra i uwolniła mnie teraz od tego. A teraz to może stać się, to co? Nie będzie na to. Proszę, że to jest ciężkie, to może przestanę. Dałem radę. I teraz gratuluję panu wójtowi, gratuluję oczywiście wszystkim radnym, bo ten jeden okres osobisty dla pana wójta, ale pozostałe to idą też na konto i urzędu i radnych, którzy przecież swoim politykom podejmowanie takim czy innych uchwał prowadzą do takiej określonej sytuacji, która jest obserwowana w Polsce, w województwie, i z tego należy się cieszyć. Proszę. Ja chciałem tylko dodać, dziękuję panu przewodniczącemu, że był łaskaw nam przedstawić te nagrody, ponieważ to faktycznie są nagrody nie dla wójta, tylko dla tej gminy. I na te nagrody to jest praca przede wszystkim pracowników urzędu gminy, również praca radnych, ale też chciałbym podkreślić praca sołtysów. Bo nasza gmina jest, proszę państwa, postrzegana jako jedna z takich jaśniejszych gmin, gdzie potrafimy wspólnie pracować, a nie ciągnąć po łbie każdy w swoją stronę. I chciałbym jeszcze dodać, że te nagrody to nie są nagrody, które, no, za które się coś tam płaciło, bo są różne nagrody, gdzie różne konkursy, którym się wpłaca określone pieniążki, komisja pracuje. Wiadomo, że jak się pieniążki wpłaca, to ta komisja z reguły taką nagrodę przydziela. To są nagrody, które zostały nam przydzielone jakby poza nas, na podstawie analizy dokumentów, na podstawie analizy naszych osiągnięć. A ta nagroda, która jest jakby taką rozróżnienie wójta gminy, to jest dla mnie, jakby tu przewodniczący mówił o tym, bo to faktycznie inni samorządowcy naszego województwa wyszowali takie osoby. Mogę powiedzieć, że naszego województwa 10 zostało wyróżnionych samorządowców, które są pamięta, między innymi prezydent Złobrzegu, prezydent Świnoujścia, ale w rankingu byli za mną, na 6 miejscu, byli tam bliżej 10. Bardzo dziękuję panu przewodniczący, bardzo dziękuję państwu. To przechodzimy w takim razie do głównego celu dzisiejszego spotkania. Porządek został państwu dostarczony. W porządku obrad mamy w punkcie pierwszym sprawy regulaminowe. To ja zapytam, bo przeczytałem, zapytam, czy są propozycje zmiany porządku. Wszystko w swojej części. W punkcie pierwszym sprawy regulaminowe. W punkcie 1.1 stwierdzenie kworum. Stwierdza na podstawie listy obecności, że mamy wymagane kworum. Dalej przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 23/13 z obrad 22. sesji Rady Gminy Stępnica z dnia 20 maja. W punkcie 2. podjęcie uchwał w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2013, dalej podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2013-2016. W punkcie następnym uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych. Następna uchwała w sprawie zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012. W punkcie następnym uchwała w sprawie absolutorium na rok 2012. W punkcie trzecim rzymskim informacja międzysesyjna wójta gminy. Punkt czwarty rzymski wnioski i zapytania radnych. Piąty odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Punkt szósty zamknięcie obrad. Czy są propozycje zmiany? To proszę bardzo. Chciałem prosić Wysoką Radę o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze trzech projektów uchwał. Te uchwały jakby one dotyczą dotacji celowych w dwóch przypadkach dla powiatu goleńskiego, dla gminy Goleniów i powiatu goleńskiego i w jednym przypadku dla miasta Szczecin. Te dotacje są ujęte w uchwale budżetowej, natomiast w związku z jakby znowu interpretacja przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest zalecenie, że oprócz uchwały budżetowej, jak to było do tej pory, żeby jeszcze oprócz tego Rada podejmowała uchwały dotyczące konkretnych dotacji celowych. I takie Państwo otrzymali projekty tych uchwał. Proponuję w takim razie, żeby w drugim punkcie rzymskim przesunąć wszystkie te projekty uchwał, które są dalej i w kolejności najpierw byśmy mieli dotacje dla gminy Goleniów na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych. Dalej byśmy wzięli uchwałę, wpisali do porządku w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej i w punkcie następnym w sprawie udzielenia dotacji celowej dla miasta gminy Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stepnica. Czy są inne propozycje zmian projektów porządkowych? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie porządku obrad z tymi zaproponowanymi zmianami. To jest, Panie Panów Radnych, jest za przyjęciem porządku zmienionego porządku obrad. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych. A, przepraszam, tak. Przyjęcie protokołu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu numer 22/13 z obrad 22 sesji Rady Gminy Stepnica z dnia 20 maja 2013 roku? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Tak. To teraz przechodzimy do schroniska. W tej uchwale udziela się dotacji celowej dla gminy Goleniów w kwocie 3,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych mężczyzn z powiatu goleniowskiego i w punkcie paragrafie 2 upoważnia się wójta gminy Stepnica do podpisania stosownego porozumienia z gminą Goleniów określającego tryb oraz terminy przekazywania i rozliczenia dotacji celowej. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma pytań, nie było stanowisk komisji. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następna uchwała to jest w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu goleniowskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej. W paragrafie pierwszym udziela się dotacji celowej dla powiatu goleniowskiego w kwocie 1505 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej w Goleniowie
Upoważnia się wójta gminy Stępice do podpisania stosownego porozumienia ze starostą woleniowskim określający tryb oraz terminy przekazania i rozliczenia dotacji celowej. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma, ja mam pytanie, dlaczego 1505, a nie 1508 na przykład? A tak było uchwały budżetowej, tak? Tak, uchwały budżetowej, ale to było tak. Została końcówka. Miało być 1500 nawet. Dobrze. Czy są pytania inne? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej dla powiatu goleniowskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasto Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stępnica. W paragrafie pierwszym udziela się dotacji celowej dla gminy miasto Szczecin w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę miasto Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stępnica. W paragrafie drugim upoważnia się wójta gminy Stępnica do podpisania stosownego porozumienia z gminą miastem Szczecin określającej tryb oraz terminy przekazywania i rozliczenia dotacji celowej. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma pytań. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dalej mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stępnica na rok 2013. Czy sprawa była na swojej sobie domawiana? Zmian w budżecie? No, nie było. To ja może, bo Państwo osobiście nie mają w dwóch, trzech słowach, tak? Bo radni wiedzą, przeanalizowali to, ale Państwo osobiście nie mają tej wiedzy. Proszę. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczy zmian w planie dochodów. Zwiększamy kwotę dochodów o kwotę 32 750 zł. Jest to kwota głównie powstała w wyniku większego wpływu dotacji na budowę estrady i harcówki. Był to dochód sklasyfikowany u nas jako dotacja celowa w ramach programu finansowania z udziałem środków. I w ramach tego projektu uchwały zmieniamy klasyfikację tej kwoty. W związku z tym, że beneficjentem pomocy był Gminny Ośrodek Kultury i w związku z tym Gminny Ośrodek Kultury wcześniej, już bodajże 2 lata temu, gmina pożyczyła tę kwotę na realizację zadania dla Gminy Ośrodka Kultury, natomiast zobowiązany był Gminy Ośrodek Kultury zwrócić te środki po otrzymaniu dotacji. W związku z tym jest to teraz dochód gminy i należało go zakwalifikować w kwocie 312 750 na pozostałych dochodach. Ale całą kwotę dotacji, ale 312 750. Jeśli chodzi o wydatki, zmniejszyliśmy w planie wydatków o kwotę 500 tysięcy złotych kwotę na inwestycje pod tytułem budowa sali gimnastycznej w Radzimierzu. W związku z tym, że uzyskaliśmy oszczędności w przetargu, należy tę kwotę zmniejszyć. Nie będzie ona aż tak w takiej wysokiej kwocie potrzebna. I załącznik numer 3, który mówi o zwiększeniu rozchodów, czyli kwoty na udzielone pożyczki dla mieszkańców i dla organizacji pozarządowych. W związku z tym, że wpłynął do nas wniosek organizacji Stowarzyszenia Powiatu Goleniowskiego Szansy Bezdroży o udzielenie pożyczki na projekt między innymi, z których skorzystał Wierzchnia Stępnica. W związku z tym proponujemy tutaj Radzie Gminy podjęcie takiej uchwały, zwiększenie środków zarówno na udzielenie takiej pożyczki dla
organizacji pozarządowych, jak również dla zwiększenie tej kwoty, którą mamy obecnie, a było to 200 tysięcy złotych, na dalsze pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynku. W związku z tym, że cały czas zapotrzebowanie, wnioski napływają, a kwota, którą mieliśmy, już praktycznie została wypłacona. To tyle, jeśli chodzi o zmianę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu? Nie mam pytań. Ja tylko powiem, że należy być zadowoleni, że mieszkańcy chętnie korzystają, że jest potrzeba zwiększenia puli. To wpłynie nam znowu na to, że będzie ładniej i będą nas znowu chwalić. I że mamy z czego pożyczyć. Tak, na szczęście. Proszę stanowisko Komisji Budżetu. Pozytywnie. I Komisja do Spraw Społecznych? Pozytywne. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie następnym mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stępnica na lata 2013-2016. I tu też poproszę pan skarbnik o przyznanie na ten temat, żeby państwo sołtysi wiedzieli, o co chodzi. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016. Jest to uchwała, która aktualizuje stan, który mamy w budżecie gminy. Czy wszelkie zmiany, które były wówczas wprowadzone zarządzeniami, jak i uchwałami Rady Gminy. W tym kwartale ostatnim z ustawy wynika taki obowiązek, że musimy aktualizować wieloletnią prognozę finansową co najmniej raz na kwartał. W związku z tym należało uaktualnić wieloletnią prognozę finansową do stanu zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma pytań. Proszę o stanowisko Komisji Budżetu. Pozytywne. Komisja do Spraw Społecznych. Pozytywne. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stępnica na lata 2013-2016. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie następnym mamy rozpatrzenie projektu uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych. I tu też poproszę o krótki komentarz. Uchwała, którą chcemy uchylić, jest to uchwała podjęta w 2012 roku, 28 marca. Ona określała zasady udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych. W związku z tym, że z ustawy wynika, że kompetencją Rady Gminy w przypadku pożyczek jest ustalenie i określenie kwoty maksymalnej, do jakiej wójt może udzielić pożyczek, natomiast same zasady i tryb udzielania pożyczek są kompetencją wójta, więc w związku z tym należy wprowadzić takie zarządzenie. Pracujemy właśnie nad takim zarządzeniem, więc takie zarządzenie wprowadzone. W uchwale był zapis, że pożyczka jest nieoprocentowana, natomiast my przez stanem wójtem podjęliśmy decyzję, że będzie to pożyczka oprocentowana. W związku z tym należy uchylić tę uchwałę, która była podjęta. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma pytań, w związku z tym poproszę o Komisję do Spraw Budżetu stanowisko. Pozytywne. Komisja do Spraw Społecznych. Pozytywne. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie czwartym mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia, nie zatwierdzenia, sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. I tutaj oczywiście żadne wyjaśnienia nie przydadzą nam. No, pani skarbnik, pani sprawa jest długa, zawiła. Sprawozdania państwo otrzymaliście już wiele
wiele dni temu, nawet nie tylko na tygodni, tak, czy miesięcy, tak, one były analizowane w marcu, tak, one były analizowane i tutaj w zasadzie gdybyśmy chcieli dyskutować, to musieliśmy na nowo otworzyć dyskusję, która już się jakby zakończyła, tak? Państwo są tysi też mają wiedzę. Dobrze, dziękuję. W takim razie zadam jeszcze pytanie, bo może ktoś z Państwa radnych jeszcze by chciał się o coś zapytać w kwestii tych sprawozdań finansowego albo też sprawozdania z wykonania budżetu. Nie ma pytań. W związku z tym poproszę o stanowisko Komisji do Spraw Budżetu. Pozytywnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Dziękuję. I Komisja do Spraw Społecznych. Pozytywnie stanowisko. Pozytywnie. W takim razie przechodzimy do... W związku z tym, że pozytywnie, to już nie będę czytał, bo tu mamy wariantowo w projekcie, tak? To jest zatwierdzenie albo nie zatwierdzenie. Stanowisko komisji jest wyraźne, w związku z tym zapytam o zatwierdzenie projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następny projekt uchwały to jest projekt w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012. Więc wniosek, drodzy radni dostali ten wniosek, tak? Wszyscy radni otrzymali wniosek komisji. A, no właśnie. Także tu też w zasadzie już dyskusja jest. Chyba, że ktoś by chciał jeszcze dyskutować nad tym wnioskiem. Bardzo proszę o tę dyskusję. Kto chciałby o coś zapytać, wyrazić swoje zdanie, pogląd, opinię. Bardzo proszę. Nie ma głosów w dyskusji. Przechodzimy w takim razie do stanowiska komisji. Jest jedno i drugie pozytywne. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W ten sposób, proszę Państwa, wyczerpaliśmy ten blok uchwał na dzisiejszej sesji. Czy ja mogę? Proszę bardzo. Ja chciałam wręczyć panu wójtowi kwiatki. Wspomnij się. No co tak ciężko? W imieniu swoim i obecnych tu sołtysów chciałem się podziękować bardzo za osiągnięcie, jak się zyskujesz i ja dalej podtrzymuję to, że jednak powinniśmy kandydować na dalsze kadencje. W związku z tym, że nasz pomysł na realizację tego, co założyłeś, na właśnie koncepcję rozwojową, odpowiadają nam i naszym mieszkańcom. Mogę Państwa zapytać? Może jeszcze ja coś powiem, tak? Proszę Państwa, oczywiście, jak zwykle w takich sytuacjach, nie wszyscy mają jednakowe zdanie i pewnie ktoś tam ma inne zdanie na temat tego, co przed chwilą zrobiliśmy, a udzieliliśmy wójtowi absolutorium za realizację budżetu w roku 2012. Myślę, że nie było ani przesłanek merytorycznych, formalnych, ani prawnych do tego, żeby takiego absolutorium nie udzielić. I ci, którzy będą być inaczej, moim zdaniem będą mijać się z prawdą i będą po prostu wykazywać się nierzetelnością w ocenie tego, co robił wójt w ubiegłym roku. I tyle chciałem powiedzieć. Gratuluję, cieszę się, że to na pożytek nas i całej społeczności lokalnej się realizuje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście bardzo dziękuję za dobre słowa od strony sołtysów, pana przewodniczącego, za wasze głosowanie. Tak, oczywiście jestem może zbyt konsekwentny w swoich działaniach, ale taki już po prostu jestem i taki pozostanę do końca.
Trudno, no oczywiście może być tak, że niektórym nie odpowiada moje działanie, ale z całą konsekwencją to, cośmy tutaj sobie wspólnie zaplanowali, wspólnie będę robił wszystko, żeby zrealizowali. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Nasza gmina jest postrzegana w Polsce, nie tylko w Polsce, szczególnie w Polsce, nie tylko w naszym województwie, jako przykład dobrej roboty. I to nie jest tylko zasługa wójta, bo jedna osoba nie jest w stanie nic zrobić. To jest zasługa wszystkich tutaj, jak siedzimy, ciężkiej pracy pracowników urzędu tego gminy, urzędu gminy. I myślę jeszcze, że proszę Państwa, przed nami naprawdę dużo pracy. Dużo pracy. Mamy pomysły, o których żeśmy wielokrotnie rozmawiali. Pomysły dobre dla tej gminy. I myślę, że jesteśmy w stanie te pomysły zrealizować. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy w punkcie trzecim informacja międzysesyjna wójta gminy. Czy są pytania do tej informacji? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie ma, to ja bym zapytał. Mogę? Chciałem zapytać, tutaj jest informacja taka, przetargi, umowy i inwestycje. Ja nie mam tu strony. Tak, przetargi, umowy i inwestycje, tak? I tu jest takie w punkcie 9 ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Kościelnej w Racinie. Chciałem zapytać, czego będzie dotyczyć ta przebudowa, bo chodniki ostatnio zostały zrobione. Ulica Kościelna, tam od wielu lat mieszkańcy zwracali się z takimi wnioskami, aby tą ulicę, jej końcówkę, konkretnie jej końcówkę wyremontować, bo końcówka jest tej ulicy gruntowa. Czyli po prostu położymy tam nakładkę asfaltową. Za dęby to księdza czy na prawo? I za dęby do księdza, ale to tam jest i tam no później w prawo, zablewane, i później jest tam jak to się w prawo, to tam ten kawałek. No i tutaj no wprost kawałek i wokół chyba tego dęba też, jeżeli dobrze pamiętam, żeby można było tam spokojnie po prostu no, samochodem zawrócić. To taki będzie mini rondo wokół dęba. Rondo dębowe. Ja rozumiem, jeszcze jedno pytanie mam, ja rozumiem, że te chodniki nieszczęsne w Żarnowie, to już jest wynika z tego, że zbliżamy się do końca, tak? No rozmawiałem, bo spodziewałem się pytania na sesji. Rozmawiałem wczoraj z panem dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych, panem Zaborowskim. Otrzymałem wiadomość, że w przeciągu tygodnia czasu, no zakładajmy, że do końca przyszłego tygodnia, będzie pozwolenie na budowę. Że w końcu będzie pozwolenie na budowę. To oczywiście jakieś tam zmiany zaszły w międzyczasie, że starosta będzie musiał chyba jednak wykupić te grunty, które tam od mieszkańców. W drodze powiedzmy no, tej szybkiej ścieżki, czyli jakby nawet wywłaszczenia, ale to jest jakby już poza nami. No jak dostaniemy pozwolenie na budowę, to jak najszybciej ogłaszamy przetarg, tak żeby skończyć no, przed zimą. No, to jest jednak, nie ma inwestycji.